Cześć, dzień dobry. Marianne Voss oraz Tom Pitkok wygrywają Amstel Gold Race. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. W wyczynowym kolarstwie szosowym, Amstel Gold Race był najważniejszym wydarzeniem minionego weekendu. Oprócz tego wystartował Puchar Świata w kolarstwie górskim. Dla mnie te wydarzenia były niemal równoważne, no ale zaczynam od Amstel Gold Race. Hmm, zacząć od Pitkoka, który pokonał. Wanderpula, który nie uczestniczył w rozgrywce o y, podium, czy zacząć od Marianne Vos, która wystawiła koło przed triumfującej Lorenię Vibes. Oba wyścigi ciekawe, oba, oba rozstrzygnięcia nietypowe, ale chronologicznie zacznę od kobiet kolejna wielka wygrana Marianne Voss. fakt, że Lorena Wibes uczestniczyła w sprincie jest dość ciekawy, ponieważ Lorena Vibes jest sprinterką, Amstel Gold Race owszem jest ma prostą, płaską prostą do mety, ale tuż przed nią w wyścigu kobiet jest Kauberg, no i tych górek jest jednak sporo, to pokazuje, że kolarstwo kobiet jest coraz, coraz bliżej kolarstwa mężczyzn jeżeli chodzi o wyrównanie poziomu sportowego, jeszcze do niedawna w ardeńskich klasykach, ardeńskich, limburskich, w ardeńskim tryptyku, no i na tych cięższych fizycznie wyścigach, faktycznie najmocniejsze fizycznie zawodniczki często zyskiwały przewagę, i tutaj trudno było mówić w ogóle o uczestnictwie sprinterek czy zawodniczek, tych szybszych zawodniczek klasycznych w takich rozstrzygnięciach, chyba, że były jakieś dziwne rozgrywki taktyczne. No tutaj wygląda, ona, wygląda na to, że nawet Lorena Wibes, która właśnie jest tą taką modelową trochę sprinterką w peletonie kobiecym, nawet ona jest tutaj w stanie przetrwać te górki i skutecznie finiszować, gdyby nie chwila dekoncentracji i chyba dużej radości z tym związanej no miałaby wygrane Amstel Gold Race. Co jest istotne, no to oczywiście to się stało memiczne. To się stało memiczne i no multiplikowane wiele razy. Takie rzeczy się mimo wszystko zdarzają. Komentarze o jakiejś głupocie. No ręce opadają jak, jak czytam takie rzeczy czasem pisane przez Dość zaangażowanych uczestników kolarskich social mediów. Takie rzeczy się zdarzają. No, dla mnie takim najbardziej ikonicznym, ikoniczną porażką tego typu była ta, kiedy Oscar Freire pokonał. Erika Cabela, Erika Cabela wyjadacza przecież, absolutnego wyjadacza sprintu, chociaż mówię tutaj o wydarzeniach sprzed około 20 lat, ale no Erik Cabel był tym modelowym sprinterem lat 90 i 2000 a równocześnie skutecznym klasykowcem. No poniekąd właśnie Lorena Vibes może być, może być uznawana za tego typu zawodniczkę właśnie teraz już. Kiedy dojechała do, do finału Amsterdamu Gold Race, kiedy skutecznie finiszowała. Hmm, ale takie rzeczy się zdarzają. No, to jest fajne poniekąd i to, to jest moja główna konstatacja z tego finiszu i z tego rozstrzygnięcia. To pokazuje, że mamy do czynienia z ludźmi, a nie z robotami, że nawet wybitną zawodniczkę, wybitnego zawodnika są w stanie ponieść kluczowym momencie ważnego wyścigu emocje na tyle, że popełnia błąd, który kosztuje jego ją zwycięstwo. To jest według mnie największa nauka, którą możemy wynieść z tego no, memicznego, zabawnego, kuriozalnego rozstrzygnięcia. Z drugiej strony Marianne Wos, która zachowała zimną krew do końca zobaczyła zobaczyła. Zobaczyła szansę, wystawiła koło. Ale pamiętajmy jeszcze, nie tak dawno podobne błędy popełniał Julian a Filip w koszulce Mistrza Świata. Dał sobie w ten sposób, da, dał się ograć również w Ardenach na liczbastonierz, zdarzyło mu się również, zdarzyło mu się również na brabackiej strzale, był bliziutko tego, żeby dać się w ten sposób pokonać, więc takie rzeczy się zdarzają, naprawdę, naprawdę, no naj, największym, naprawdę największym i tutaj nie ma co, nie ma co, nie ma co z tego się, nie, nie, nie ma się co z tego śmiać. No mamy ludzi, mamy ludzi, mężczyzn, kobiety, zawodnik i zawodników, zawodników, mm, którzy są ludźmi i to jest, to jest fajne. Natomiast taka jeszcze jedna uwaga, ponieważ tutaj wiele było głosów, że Katarzyna nie wiadomo jechała dobry wyścig, owszem, Katarzyna nie wiadomo jechała dobry wyścig, natomiast jeśli przyjrzycie się temu Przyjrzyjcie się sposobowi, sposobowi, w jaki zawodniczki Canyon Sram rozgrywały finish. No to jest jakiś absurd, tak. To znaczy, zamiast rozprowadzać najszybszą, najlepiej dysponowaną zawodniczkę, obojętną czy nie wiadomą, czy kogoś innego, to one jechały w zasadzie ławą, jedna obok drugiej, zero jakiejś współpracy. No to to było, słuchajcie, dziwne. To było dziwne i no tutaj minus dla drużyny Canyon Sram o ile no, Katarzyna mi wiadomo w, w, w Strady Biankę czy, 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 czy we Flandrii naprawdę jechała znakomicie fizycznie, taktycznie no tutaj ta końcówka drużyny Canyon Sram zdecydowanie na minus. Tyle kobiety teraz mężczyźni no tutaj ja anonsowałem że Matthew Van jedzie jak po swoje i że niespodzianką będzie wygranie kogokolwiek innego niż Matthew Van Doszło do takiej niespodzianki. Z drugiej strony, no, Tom Pitcock, który w tym wyścigu zwyciężył, już był bardzo blisko. Pamiętamy ten bardzo, bardzo długo wyczekiwany fotofinisz przeciwko Van Aertowi, który ostatecznie został, gdzie ostatecznie zwycięstwo zostało przyznane właśnie Belgowi, a nie, a nie Pitcockowi ale w końcu ma. Ma wygrany Amsterdam Gold Race. E, jeśli sobie popatrzycie tak naprawdę na zwycięstwa, które odnosił Tom Pitcock, owszem, on buduje swoje, e, swoje portfolio, palmares, czy CV, jak, jak tam określeń chcecie używać, buduje konsekwentnie, ale dość powoli. On ma w kilka zwycięstw. Bierzemy go, wymieniamy go jednym tchem wśród tych najwybitniejszych, największych zawodników a on ma w zawodowym peletonie szosowym zaledwie 5 zwycięstw. One są oczywiście niebagatelne, bo to jest etap Tour de France i to etap Tour de France nie byle jaki, bo z na Alpe on ma na swoim koncie strzałę brabańską, Strady Bianche, Amsterdam Gold Race oraz no, zeszłoroczny etap na Algarve, zatem nie World, nie, nie world Tourowy, ale prestiżowy, eee, prestiżowy wyścig. No, Brabantska w sumie też jakby nie jest World Tourowa ale jest prestiżowa, myślę, że bardziej niż etap na Algarve. W związku z tym to jest, on jest pretendentem w wielu wyścigach, ale wygrywa nie aż tak dużo. Pytanie, czy to się bierze ze względu z taktyki drużyny na z realnych możliwości Pitkoka, czy też z faktu, że on w każdej specjalności szosowej, w której rywalizuje, rywalizuje z jeszcze większymi nazwiskami, czyli w górach, z tymi monstrami podjazdów, z Pogaczarem, z Winegorem, z Rogliczem i tak dalej. W klasykach z Van der Poolem, Van Aertem, jedni są od niego prawdopodobnie odrobinę bardziej utalentowani, inni są bardziej muskularni. I to jest super kolarz, ale musi znaleźć swoją niszę. Fajnie, że wygrał wyścig wymagający takiej dynamiki, sprytu. To są takie cechy, z którymi Pitcock mnie się kojarzy, podejrzewam, że nie tylko mnie, jako zawodnik właśnie dynamiczny, szybki, wytrzymały, ale też taki super, super waleczny. W przypadku wygranej Pitcocka są dwa elementy, o których chcę powiedzieć. Jedna wiąże się z drużyną alpesiną i Matthew Wonderpoolem, druga wiąże się z Michałem Kwiatkowskim. Zacznę od Michała Kwiatkowskiego. Udział Michała Kwiatkowskiego w wygranej Pitcocka był ważny, był doniosły. Pitcock dziękował mu w wypowiedziach powyścigowych. Drużyna inna inne osób pojechała znakomicie drużynowo. Kwiatkowski, który sam ten wyścig wygrywał dwukrotnie, był blisko jeszcze kilka razy, a jeżeli nie był blisko, to pomagał swoim rywalom, swoim kolegom z drużyny. Ten finisz, ostatecznie fotofinisz przegrany przed przez Pitkoka zwana RTM. On również doszedł do skutku dzięki, czyli Pitkok był w decydującym momencie dzięki znakomitej pracy Kwiatkowskiego. Więc widać, że Michałowi Kwiatkowskiemu ten wyścig zdecydowanie pasuje, dobrze się w nim czuje. No to poniekąd, no Kwiatkowski był mistrzem świata ze startu wspólnego. Wyścigi. Jakby w Limburgi, też na trasie, on był co prawda w Ponferadzie, ale na takiej górzystej, dynamicznej trasie, z szybkimi zjazdami, gdzie mógł się po pokazać z, z ważną pracą drużyny, co wszyscy wiemy. Amsterdam Gold Race poniekąd tego typu wyścigi przypomina, właśnie w Walkenburgu e, były Mistrzostwa Świata, gdzie wygrywał Filip Gilbert, który również na tego typu wyścigach czuje się znakomicie. To jest taki, poza tym, że nie ma tutaj bruków, no to jest taki naprawdę wyścig klasyczny, który no, jest do pewnego stopnia, jest do pewnego stopnia bardzo charakterystyczny, typowy właśnie dla wyścigów jednodniowych dla charakterystyki zawodników, którzy mogą tutaj się ścigać, rywalizować o zwycięstwo. No i tak też było. Oczywiście jak to w przypadku Michała Kwiatkowskiego, pojawiła się cała masa znów zdurnych komentarzy dotyczących tego jak prowadzi swoją karierę, co robi, co mógłby, czego nie mógłby. To jest super męczące. Jeżeli czyta komentarze, to zapewne jest to męczące również dla niego. Jeżeli tego nie robi, mam nadzieję, to jest to męczące dla tych, którzy siedzą w internetach i komentarze różne i śledzą. Fajnie byłoby kiedyś usłyszeć od Michała Kwiatkowskiego dlaczego w swojej karierze podjął takie, a nie inne decyzje być może napisze kiedyś książkę albo porozmawia, udzieli jakiegoś wywiadu rzeki albo przynajmniej nagra z dwu, trzygodzinny podcast z kimś, kto będzie miał odwagę zadawać mu odpowiednie pytania ale równocześnie będzie w nim, z nim w na tyle bliskiej relacji, żeby ta rozmowa była naturalna, a nie było to odpytywanie bo fajnie byłoby wiedzieć takie rzeczy, fajnie byłoby usłyszeć taką mniej profesjonalną wypowiedź, bardziej osobistą no bo Michał Kwiatkowski raczej udziela takich okrągłych wypowiedzi, które są, mam wrażenie, właśnie mniej, mniej osobiste. Może przyjdzie na to czas i być może wtedy kibice pewne rzeczy zrozumieją. Natomiast znów, tak jak z tego finiszu kobiet znalazłem coś dla siebie, wyniosłem z tego pewną naukę i pewną obserwację, no to tutaj w przypadku wygranej Pitcocka i pomocy Michała Kwiatkowskiego to to chciałbym, żeby wybrzmiało bardziej długoterminowo, to fakt, że właśnie tutaj patrzymy. I zauważamy tę pomoc Michała Kwiatkowskiego. Natomiast fajnie byłoby, żeby taka pomoc w ogóle była bardziej doceniana, bardziej zauważana. Znów nawiążę do, do faktu, że transmisje z wyścigów kolarskich są coraz dłuższe, jest coraz więcej czasu na to, aby analizować kolarstwo w telewizji, w internecie, na YouTubie, na platformach podcastowych itd. Tak Zaczęliśmy już coraz bardziej doceniać rozprowadzających sprinterów, w związku z tym obecnie um, pamiętamy pamiętamy Morkowa, pamiętamy Van Popela, obecnie z tych takich topowych, rozprowadzających obecnie, z przeszłości też ich troszkę pamiętamy, ale właśnie ci zawodnicy, którzy wykonują pracę podczas wyścigów jednodniowych, czy podczas wielkich turów, tutaj sepkus, ten supergórski Gregario, czy Rafał Majka, supergórski grygario również, czy w przeszłości Sylwester Schmidt również gdzieś istnieją w szerszej świadomości i w szerszej świadomości niektórych polskich kibiców, ale właśnie mając przykład Michała Kwiatkowskiego i tego, jak wypracował, nadawał tempo, podmęczył rywali, podmęczył pomocników Wanderpola, umożliwiając zabranie się w odpowiedni odjazd Pitcockowi. Myślę, że warto o tym pamiętać i zwracać uwagę również na zawodników, którzy taką pracę wykonują, a niekoniecznie są Polakami, w związku z tym akurat na nich zwracamy, zwracamy uwagę. Wspomniałem o podmęczeniu pomocników Vanderpula. Pitcock zabrał się do akcji razem, dołączył do akcji Marka Hirsiego, Lisa Benota był w odpowiednim momencie, ale właśnie Van wtedy już no, nie miał sam prawdopodobnie odpowiednio mocnych nóg jak również jego pomocnicy już się wyeksploatowali, a raczej zostali, zostali wyeksploatowani poniekąd Alpecini i Van jechali tak jak można było się spodziewać, aby ten wyścig wygrać ale realnie no, zabrakło im troszkę, troszkę sił, aby kontrolować ten wyścig w 100%, aby gonić za każdym, gonić cały czas. Ehm, chyba byli po prostu zmęczeni kampanią na brukach i ma to pewien sens, ehm, w związku z tym należy posypać troszkę głowy popiołem, powiedzieć: Tak, myliliśmy się. Ehm, znów wygląda na to, że Matthew Vanderpool i jego kluczowi pomocnicy z drużyny Alpesinu są ludźmi, mimo że są. Potworami, mimo że są super mocni, to jednak odczuwają trudy zmęczenia, odczuwają trudy obecności w mediach konferencji prasowych, działań marketingowych, wywiadów, podróży i tak jak wspomniałem w swojej zapowiedzi na Facebooku, mnie było trudno się przestawić i zmienić fokus z bruków na górki. Tak też, tak też wygląda na to, że nawet ktoś taki jak Matthew Van Der Poel i jego super pomocnicy potrzebują odrobiny czasu, mówi się, że Van nastawia się do pewnego stopnia na lierz, baston lierz. No ciężko widzę radzącego go sobie z tymi jednak większymi górkami, które tak naprawdę swoimi rozmiarami są zbliżone do największych podjazdów w Polsce. Tutaj mówię Ardeny versus Beskidy, hmm, czy Ardeny versus Karkonosze, nie licząc przełęczy Karkonoskiej, To te podjazdy w Ardenach to są takie, jakie obserwujemy. W Polsce to do zasady, więc z naszej perspektywy to już są większe góry i z takimi też będzie się musiał Vanderpool na liczbę Stonierz mierzyć. Amsterdam już miał, Lierz Baston Stonierz o nie chce powalczyć. Wydawał się nie w pełni świeży, co pokazuje, jak bardzo obciążające jest żubę, bo trzeba pamiętać, że. Matthew Van i w ogóle kampania na brukach, że Matthew Van ma za, zaledwie 6 dni startowych w tym roku, nie licząc przełajów, ale generalnie on nie jest on nie jest przeorany, on nie jest wymęczony. Zatem Van tutaj no jednak potrzebował widzimy to z perspektywy czasu, potrzebował nieco więcej czasu, żeby złapać trochę świeżości, zmienić rodzaj koncentracji na jazdę właśnie Tą po tym drogowym rollercoasterze, jakim jest trasa Amsterdam Gold Race. Jak to wszystko dalej będzie wyglądało, zobaczymy. Natomiast, właśnie fajnie, że obserwowaliśmy tego typu rywalizację, fajnie, że zobaczyliśmy innych graczy walczących o zwycięstwo. Fajnie wreszcie, że Thyssenholt pokazał się z dobrej strony, że Mark Hirschi jest w tym roku w formie. On po tym fenomenalnym Tour de France w 2020 roku załapał pewien zjazd, z, zjazd formy, ale ewidentnie się odbudował i jest tutaj. Raz, że jest w gazie, a dwa, że zaczyna decydować swoją jazdą o coraz większej liczbie wyścigów. Jeszcze jedna uwaga, ponieważ było, było dość blisko, e, chociaż no rozpoczął e, rozpoczął, e, rozpoczął finisz najwcześniej, z, e, finałowe, z, jakby z grupki na finiszu. E, było blisko, aby, mm, aby na podium znalazł się zawodnik Quist, Quick Stepu Maury Van Sevenant, e, czwarte miejsce ostatecznie. Drużyna Patryka Lefewrach zdecydowanie nie domaga w tym sezonie. Jest to poniekąd też takie troszkę podsumowanie ich sytuacji w tym sezonie, ponieważ byli w, w końcu byli w decydującej akcji, ale finish zakończył się ich porażką. No i Van Sevenant z czwartym miejscem dla Quickstepu. No i moi drodzy, to by było na tyle. Takie ogólne obserwacje, właśnie dotyczące yy, przegranej Lorewi, Loreny Vibes, wygranej Marianne Vos, yy, sytuacji Vanderpula, sytuacji Quickstepu oraz sytuacji Pitkoka i Michała Kwiatkowskiego. Zatem taka, taka to jest właśnie konstatacja z Amsterdam Gold Race. A za chwilkę Walońska Strzała za chwilę Lierz Trentino, Giro di Italia, a po drodze Puchar Świata MTB. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!